W zadaniu drugim wiemy, że liczba 78 stanowi 150% liczby C, wtedy liczba C jest równa. Czyli my wiemy, że 150% liczby C, no to możemy sobie już zapisać, to będzie 78, no i musimy po prostu policzyć sobie, jaka liczba kryje się pod literką C. Czyli 150% zamienię sobie na liczbę, czyli mamy 150 setnych razy C równa się 78. Możemy tutaj sobie skrócić na pewno przez 10, no i jeszcze przez 5, czyli mamy 3 oraz 2. Zatem 3 drugie razy C równa się 78. Żeby wyznaczyć C, obie strony dzielimy przez 3 drugie, czyli mnożymy przez 2 trzecie. Zatem C to 78 pierwszych razy 2 trzecie, czyli możemy sobie tutaj skrócić 78 i 3 przez 3, czyli będziemy mieli 26, czyli C to będzie 26 razy 2, czyli 52. Zatem poprawna będzie odpowiedź B.